Monika Andrzejczak, dzień dobry. Ten zimny, przenikliwy, północny wiatr ma jakieś jasne strony. Przegania smog. Dlatego na mapie z jakością powietrza praktycznie wszędzie jest zielono. A co na pogodowych mapach? W nocy lekki mróz na południowych krańcach. Najłagodniejsza temperatura na Suwalszczyźnie. Czasami będzie padał deszcz, w centrum także deszcz ze śniegiem, a na południu deszcz ze śniegiem i śnieg. Mocniej popada od Lubelszczyzny aż po Śląsk i w górach. Uważajmy też na południowym wschodzie, bo tam mgły prawdopodobnie ograniczą widzialność do 200-300 metrów. Jutro przed południem znów szaro od chmur, trochę jaśniejsze niebo na północnym zachodzie i tam raczej bez opadów. Nad resztą kraju będzie padał deszcz, w południowej części deszcz ze śniegiem, a rano gdzieniegdzie śnieg. W górach przybędzie też śniegu. Więcej opadów ma być od Roztocza po południowe Mazowsze. To jest temperatura, jakiej spodziewamy się około 10. Po południu opady stopniowo mają zanikać na zachodzie, a także w części północno-wschodniej i tam być może błyśnie słońce. Poza tym chmury i deszcz, a deszcz ze śniegiem jeszcze miejscami na południowym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 3 do 10 stopni, ale poczujemy znacznie mniej przez dość silny wiatr. Ciśnienie niewiele się zmieni. Sobota deszczowa i nieco cieplejsza poza Podkarpaciem i Lubelszczyzną. W górach nadal ma padać śnieg. W niedzielę od 11 do 13, 14 stopni. Pogodnie od południowego wschodu po Mazowsze, poza tym opady deszczu. Kolejne dni z temperaturą do 15 stopni i z przelotnym deszczem. Do zobaczenia.